Dzień dobry, naszym gościem jest generał Mieczysław Cieniuch. To jest generał czterogwiazdkowy, więc najwyższy szarżą w stanie spoczynku. Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ale też był ambasador w Turcji. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj minęło 100 dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kto w tym momencie wygrywa tę wojnę? Jednoznaczna odpowiedź jest niemożliwa, ponieważ cele wojny nie zostały osiągnięte ani przez jedną stronę, ani przez drugą. To inaczej zapytam, no bo tak, z jednej strony sukcesem Ukraińców jest to, że no, bronią się 100 dni. Wszyscy zakładali pewnie w świecie komentarzy, że będzie się taki kraj bronił 3 dni i będzie absolutnie po wszystkim. Zazwyczaj takie szanse daje się krajom w starciu z Rosją. Z drugiej strony Rosjanie jednak zajęli do tej pory aż 20% terytorium Ukrainy. Kto może powiedzieć, no, w miarę odnieśliśmy sukces? Dlatego mówię, że żadna ze stron nie może powiedzieć, że odniosła sukces. Z tego też powodu konflikt ten będzie trwał nadal i pewnie kolejne 100 dni będziemy celebrować konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Na ten moment w lepszej sytuacji, moim zdaniem, znajduje się Ukraina, ponieważ możliwości zaczepne strony rosyjskiej jak gdyby wyczerpują się. Nastąpi etap zatrzymania natarcia rosyjskiego, a następnie w zależności od tego, która ze stron szybciej i lepiej odtworzy swoje zdolności bojowe, będziemy mogli obserwować kolejny etap tego konfliktu. Dzisiaj mija 100 dni tej wojny. Mówi pan, że będzie kolejnych 100 dni. A ile jeszcze tych setek może być? Ja wiem, że to ciężko przewidzieć, ale to będzie taka wojna, która będzie trwała latami, dziesięcioleciami. Czy jest szansa, że nie wiem, w ciągu roku to się rozstrzygnie wszystko i zakończy? No, wszystko zależy od tego, jak rozumiemy rozstrzygnięcie. Ze względu na to, jeżeli mówimy o pokoju, czyli traktacie pokojowym, to wojna może się rozstrzygnąć zero-jedynkowo. A więc jedna ze stron musi zwyciężyć. Wydaje mi się, że do takiego stanu droga jest dosyć daleka. I o tym będziemy rozmawiać w ciągu dalszym naszej rozmowy w radiu internetowym RMF24, a także na stronie internetowej rmf24.pl oraz na naszym Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. Panie generale, a jak przez tych 100 dni zmienił się poziom bezpieczeństwa Polski? Pytam o to, no bo gdy zaczynała się wojna, to wiele osób szykowało się na to, że no pewnie zaraz Polska zostanie dołączona do tej wojny. Po tych 100 dniach jak wygląda to ryzyko? Jest realne ryzyko, że Rosja nas zaatakuje, czy raczej można spać, no niespokojnie, ale jakoś tak w miarę częściowo spokojnie? No tutaj mam dobre informacje i dobre wiadomości dla Polaków i dla Polski, ponieważ ten konflikt w sposób znaczny wyczerpał możliwości zaczepne strony rosyjskiej, a więc zagrożenia ze strony rosyjskiej będą mniejsze, przynajmniej przez najbliższy czas, a tym samym nasz poziom bezpieczeństwa rośnie. No ale jak mówi pan, że wyczerpały się możliwości zaczepne? Przecież Rosja to jest potężny kraj. Stalin lubił mawiać w II wojnie światowej, że przecież ludzi mamy całą masę. No to jest gigantyczny jednak kraj mimo wszystko, tak? 146 milionów ludzi. No tak, wojna to jest bardzo skomplikowane wydarzenie socjologiczne i socjalne. Jest bardzo kosztowna i nawet tak wielki kraj jak Federacja Rosyjska ma resursy limitowane i ten konflikt ukraiński zarówno wyczerpuje resursy finansowe Federacji Rosyjskiej, a jeszcze bardziej sankcje ekonomiczne, jakie zostały na Rosję nałożone, powodują, że możliwości finansowe, w tym ekonomiczne szerzej, rosyjskie się wyczerpują. No ale przede wszystkim Rosja traci bardzo dużo sprzętu wojskowego na terenie Ukrainy i aby mogła rozpocząć kolejną operację, kolejną wojnę przeciwko państwu takiemu jak Polska, członkowi Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, to upłynie trochę czasu, zanim te resursy odtworzy. Panie generale, tych 100 dni to jest taki dobry moment, żeby ocenić, co dokładnie się wydarzyło. Omówmy jedną i drugą stronę tego konfliktu, czy w zasadzie tej napaści, to jest lepsze określenie. Popatrzmy na Rosjan. Jaki był największy błąd Rosjan podczas tych 100 dni? Pomijając błąd rozpoczęcia tej wojny zapewne.
No tak, Rosja popełniła błędy strategiczne polegające na złej, powiedziałbym, kompletnie nietrafionej ocenie sytuacji. Po pierwsze, źle oceniła państwo ukraińskie, że państwo jest słabe, że pod wpływem uderzeń armii rosyjskiej rozpadną się struktury państwowe i bardzo łatwo przejmie władzę polityczną na terenie całej Ukrainy. Źle oceniła armię ukraińską. Ta kompletnie zła ocena polegała na tym, że doszli do wniosku, że armia ukraińska nie będzie gotowa bronić swojego terytorium, a więc postąpi podobnie, jak było to w roku 2014 na Krymie i Donbasie, gdzie opór armii ukraińskiej był bardzo słaby i w zasadzie bez wielkiego wysiłku armia Federacji Rosyjskiej osiągnęła swoje cele operacji. Po trzecie, źle oceniono reakcję opinii międzynarodowej. Oceniano, że opinia międzynarodowa nie skonsoliduje się przeciwko Federacji Rosyjskiej w tak szybkim tempie. No i te strategiczne błędy spowodowały, że Rosja nie była w stanie osiągnąć swoich celi operacji wojskowej, jak to oni mówią, ograniczonej operacji wojskowej. Tak, bo cały czas nie używają słowa wojna. Panie generale, a czy jest w stanie pan wskazać coś na plus, co wojskowo wyszło tutaj Rosjanom? Coś, co można powiedzieć, dobrze, zrobili to nieźle, to był fajny manewr wojskowy, jakiś niezły wist. Coś, co na generale czterogwiazdkowym zrobiło wrażenie. Było coś takiego po stronie militarnej? No nie, trudno mi znaleźć taki obszar, bo również rozproszono wysiłek na całej granicy ukraińskiej. To spowodowało, że na żadnym kierunku nie osiągnęli w pierwszym tygodniu operacji takich zdobyczy terytorialnych, które mogłyby zdecydować o całej operacji. To przejdźmy teraz do oceny strony ukraińskiej. Co było największym sukcesem militarnym? No podejrzewam, to serce, ten hart ducha, zmobilizowanie Zachodu. Okej. Co jeszcze? No właśnie to morale armii ukraińskiej zasługuje na nasz szacunek i na dobrą ocenę, ze względu na to, że Ukraińcy tą wolę walki przekuli na praktyczne działania i cały naród, nie tylko armia ukraińska, no pod tym względem znacznie przewyższają armię Federacji Rosyjskiej. No po drugie, Ukraińcy postanowili od samego początku zastosować obronę manewrową, której celem nie jest utrzymanie terytorium za wszelką cenę, a celem obrony manewrowej jest zadanie przeciwnikowi największych szkód i największych strat. I realizacja tego celu pozwoliła na to, że armia rosyjska po prostu ugrzęzła. Zdobyła 20% terytorium Ukrainy. Jest to Mamy jakieś problemy techniczne przez sekundkę. Zaraz mam wrażenie, mam nadzieję, będziemy mogli słyszeć pana generała Cieniucha. Oceniamy 100 dni wojny na Ukrainie, tego co wydarzyło się. Panie generale, słyszymy się? Ja słyszę pana. O, bo coś nam na chwilę przerwało. Dobrze, a to przejdźmy w takim razie teraz. A czy jest pan w stronie ukraińskiego wojska w stanie wskazać jakieś błędy? Oni zrobili coś, co spowodowało, że tych strat było więcej albo stracili jakieś terytorium? No oczywiście zawsze można takie błędy znaleźć, ale nie jest moim celem szukanie błędów po stronie ukraińskiej, bo mamy zbyt mało informacji. Nie jesteśmy tam na miejscu, żeby takie wnioski wyciągać. Dlatego ograniczyłbym się do tego, że Ukraińcy po prostu nie mieli wystarczającej ilości resursów,
żeby tą operację prowadzić. Panie generale, chciałem zapytać o to, jak może wyglądać tych kolejnych 100 dni, oby nie 200, oby nie 300. Czy to będzie wojna, która będzie toczyła się o zajęcie terytorium, o przejęcie nieźle prosperującego kraju, czy to już będzie ze strony Rosjan taka wojna na wyniszczenie? Zniszczyć, wybić jak najwięcej ludzi, zniszczyć jak najwięcej domów, jak najwięcej przemysłu, tak żeby no, tam zostały po prostu gruzy, tak na dobrą sprawę. I nawet jak nie zajmiemy tej Ukrainy, to niech ona będzie takim jednym wielkim pogorzeliskiem i niech sobie radzi. Wszystko wskazuje na to, że celem operacji tej drugiej fazy jest wyjście na granicę obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz utrzymanie tych zdobyczy terytorialnych w obwodzie chersońskim. Jeżeli takie cele właśnie przyświecają, no to należy spodziewać się, że w najbliższym miesiącu, a więc 30 dni, oni po prostu bądź rubież, gdzie zostaną zatrzymani lub sami się zatrzymają i będą próbowali odtworzyć swoje zdolności bojowe. Ta przerwa operacyjna czy pauza operacyjna będzie trwała również około 20-30 dni. I dopiero wtedy, czyli po 60 dniach, dojdzie do rozstrzygającego etapu tego konfliktu. A więc kolejne 100 dni będziemy na pewno mieli już obraz znacznie bardziej klarowny. I tak jak powiedziałem, każda ze stron będzie chciała jak najwięcej uzyskać lub utrzymać zdobyczy terytorialnych, aby mieć lepsze pozycje wyjściowe do rozmów pokojowych, czy zawieszenia broni, czy w ogóle negocjacji. Tutaj w naszym interesie byłoby to, żeby Ukraina podeszła do tego etapu negocjacyjnego w jak najlepszej pozycji terytorialnej. Czyli co, mówi pan, tych 100 dni następnych to trochę jak tych 100 dni Napoleona, tak na dobrą sprawę, tak? Czyli wyjście z fatalnej sytuacji do triumfu jednego wielkiego, prawda? No tak, żeby można było przejść do kolejnej fazy, trzeba tą drugą fazę zakończyć, czyli zatrzymać natarcie wojsk rosyjskich. To prawda, a jakie pana zdaniem... Od tego, na której rubieży to zatrzymanie nastąpi, będzie to pozycja wyjściowa do kolejnej fazy. No właśnie, a gdzie pana zdaniem Ukraina się zatrzyma albo gdzie powinna się zatrzymać? No bo zakładamy, okej, celem jest odzyskanie terytorium i to nie tylko wrócenie do granic 24 lutego, ale pewnie wrócenie do granic z 2014 roku, czyli odzyskanie Krymu, odzyskanie Doniecka, Ługańska, pewnie to jest oczywisty cel. Czy Ukraińcy powinni atakować rosyjskie terytorium bezpośrednio? Rostów nad Donem na przykład, tak żeby zrobić sobie jakąś strefę buforową, trochę tak jak, nie wiem, Izrael robi w Strefie Gazy, czasem tak po kilkanaście kilometrów robi takie opasa zniszczenia. Pewnie za wcześnie na ten temat rozmawiać. Mnie osobiście podobał się cel wojny, jaki został zaprezentowany przez sekretarza obrony USA Austina, który powiedział, że celem tej wojny jest po pierwsze zwycięstwo Ukrainy, po drugie odtworzenie terytorialnej całości Ukrainy w granicach z 2014 roku. No i ten trzeci cel jest najbardziej taki ciekawy, a mianowicie osłabienie rosyjskiego stopnia, że stanowiła zagrożenie dla swoich sąsiadów. I te cele wojny mi jak najbardziej odpowiadają. Sądzę, że strona ukraińska też się w pełni akceptuje. Jak pana pytałem o przyczyny tego, że Ukraińcy tak długo i tak bohatersko się bronią, to pomijając oczywiście ten hart ducha, wskazał pan także wsparcie ze strony Zachodu. Co Ukraińcy powinni zrobić, żeby utrzymać to wsparcie ze strony Zachodu? Bo wie pan, decyzje o wsparciu podejmują politycy. Politycy odpowiadają przed wyborcami. Oczywiście teraz mamy jeszcze fazę Wielkiego Serca w stronę Ukraińców i oby to zostało do końca, ale ludzie w różnych częściach świata zaczynają coraz bardziej cierpieć. Tak? Zaraz Afryka i kraje arabskie będą miały duży problem z jedzeniem. My tu w Polsce, no, już mamy benzynę na wielu stacjach za 8 zł, no i to serce zaczyna tak z tych przyczyn materialnych trochę cierpieć. Ludzie zaczną się zastanawiać, no to może już, no to co na przykład mówił Kissinger, tak? Czyli no to może już, dobra, niech już ta Ukraina dogada się z Rosją, odda trochę terytorium i miejmy to z głowy, no bo ile można, nie wiem, co benzyna ma kosztować, 10 zł. Co Ukraińcy mają zrobić, żeby walczyć z takim myśleniem, które już się pojawia i będzie się pewnie intensyfikować?
Najbardziej na takie myślenie to liczą Rosjanie. To prawda. Ponieważ przeciąganie tego konfliktu z ich punktu widzenia może właśnie doprowadzić do zmęczenia społeczeństw zachodnich tą sytuacją i jakimiś naciskami na stronę ukraińską, żeby Ukraina zgodziła się na jakieś ustępstwa, które Federacja Rosyjska mogłaby ogłosić sukcesem. Co Ukraina powinna zrobić, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić? No, przede wszystkim nadal dzielnie się bronić. To działa na wyobraźnię społeczeństw zachodnich, którzy podziwiają Ukrainę za ten hart ducha, za wolę walki. Po drugie, oczywiście działalność dyplomatyczna, która jest w mojej ocenie bardzo na bardzo wysokim poziomie ze strony ukraińskiej, osobiście prezydenta, ministra spraw zagranicznych, którzy dokładają wszelkich starań do tego, aby świat zachodni, ten świat wspierający Ukrainę, był ciągle jak gdyby pobudzany do bardziej aktywnych działań. Po trzecie, pokazywać te okrucieństwa wojny ze strony wojsk rosyjskich, które działają na postrzeganie tego konfliktu przez prostych ludzi. A ci wyborcy właśnie będą wpływać na polityków, a z kolei politycy, jak pan powiedział, będą podejmowali decyzje polityczne. No i po czwarte, dbać o gospodarkę do tego stopnia, żeby własne społeczeństwo akceptowało te trudne warunki wojny jako coś, co się w końcu im opłaci. Panie generale, chciałbym teraz skorzystać z pana doświadczenia nie wojskowego, tylko dyplomatycznego, bo przez kilka lat był pan ambasadorem Rzeczpospolitej w Turcji, w Ankarze. A w związku z tym chciałem zapytać, w pana opinii, po której stronie stoi teraz Turcja w tym sporze? Turcja, w wielu sprawach, stoi po obydwu stronach. I to pozwala Turcji prowadzić politykę taką narodową, czerpać korzyści z wszystkich stron, mówiąc o tym, że przede wszystkim władza państwa tureckiego dba o własnych obywateli i o interesy tureckie. No i tutaj również obserwujemy taką sytuację, kiedy Turcja z jednej strony jest przede wszystkim aktywnym uczestnikiem wszelkiego rodzaju rozmów między stroną ukraińską a stroną rosyjską. Rozmowy zawsze są dobre. Rezultaty tych rozmów mogą być niekorzystne dla którejś ze stron. Natomiast rozmowy trzeba prowadzić i Turcja doskonale w tej roli się spisuje. Turcja zablokowała przesmyki tureckie, czyli Dardanele i Bosfor, dla okrętów wojennych Federacji Rosyjskiej, co jest korzystne, bo flota czarnomorska nie może być wzmacniana okrętami z innych akwenów morskich. Tak właśnie pytam o to. No, ale, proszę. Ale równocześnie Turcja bardzo dba o to, aby jej interesy gospodarcze w Rosji, Federacji Rosyjskiej, nie ucierpiały i aby mogła z tego korzystać. Tak, wspominam o tej Turcji i pytam o tę Turcję nie dlatego, że to jest ładny, ciekawy kraj, tylko dlatego, co pewnie pan doskonale potwierdzi jako wojskowy. Jest to kraj, który jest strategicznie tutaj bardzo ważny i o strategicznym położeniu w tego typu bitew doskonale wiemy pewnie od 1915 roku, czyli od bitwy o Gallipoli, bardzo często przypominanej teraz tak na dobrą sprawę, kiedy Ententa chciała tak na dobrą sprawę odblokować możliwości transportu rosyjskich statków z żywnością. Tak, odsyłam do historii, bo to jest bardzo ciekawy element tak na dobrą sprawę, no ale wiemy doskonale, że to jest klucz. Jak przeciągnąć Turcję, żeby ona stanęła po naszej stronie? Co my możemy zrobić? Znaczy oczywiście pewnie Turcja mówi, no to pomóżcie nam rozwiązać kwestię Kurdów, czyli wydajcie nam tych Kurdów, czyli przestańcie wspierać i tak dalej. Pewnie odblokujcie również sprzedaż myśliwców, tak, samolotów bojowych. Coś innego da się zrobić, czy to będzie tylko takie kupczenie o Turcję? No, Turcja ma takie powiedzenie, turecka dyplomacja ma takie powiedzenie,
że Turcja przegrała wiele bitew na polu walki, natomiast nigdy nie przegrała przy stole negocjacji. I dlatego Turcy bardzo lubią negocjować, stawiają warunki, które wydają się nie do zaakceptowania dla negocjujących stron, no ale w sumie najczęściej to korzystnie wychodzi dla Turcji. To prawda, każdy, kto był w Wielkim Bazarze w Stambule i nie próbował się targować w tym sklepiku, to naprawdę zrobił spory afront dla lokalnych mieszkańców, a i pewnie stracił kupę pieniędzy w tym wszystkim. Panie generale, na koniec jeszcze pytanie całkowicie poważne. Jakie militarne wnioski z tych 100 dni powinny płynąć dla Polski? Obserwując tę wojnę, co my powinniśmy zmienić, czy też może wszystko jest idealnie teraz i tylko powinniśmy się bardziej zbroić? No oczywiście prostych recept nie ma. Tutaj szczęśliwie dla nas, tak jak powiedziałem, Armia Federacji Rosyjskiej wyczerpuje swoje resursy i ta wojna na wiele lat pozbawi ich możliwości zaczepnych. Szczęśliwie również znamy tego przeciwnika i ta wojna jeszcze dostarczy informacji dodatkowych dla nas na temat Armii Federacji Rosyjskiej. A to będzie korzystne do tego, żeby racjonalnie planować wydatki modernizacyjne, a także reorganizować Wojsko Polskie. Mając taką wiedzę, możemy osiągnąć wiele, a przede wszystkim efektywnie wykorzystywać środki finansowe, które na obronność są przeznaczane w budżecie państwa. Tutaj takim dobrym drogowskazem jest to, żeby przeanalizować to wszystko, co dostarczały Stany Zjednoczone i państwa zachodnie dla sił zbrojnych Ukrainy, jaki sprzęt, w jakiej kolejności, w jakich ilościach i jakie to dało efekty na polu walki, żeby w ten podobny sposób realizować nasze przedsięwzięcia modernizacyjne. To prawda. A czy byłby pan w stanie wskazać, wiem, że to trudno, ale jakąś jedną rzecz, którą najmocniej powinniśmy doinwestować, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie? Powinniśmy mieć więcej żołnierzy zawodowych, powinniśmy doinwestować w czołgi, powinniśmy zainwestować więcej w artylerię, w lotnictwo, w marynarkę wojenną. Co jest taką jedną rzeczą, która wymaga radykalnego, natychmiastowego dofinansowania, rozszerzenia? No, wymienić jedną rzecz to oczywiście to jest bardzo trudno. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na tworzenie, szkolenie rezerw osobowych dla Wojska Polskiego, ponieważ mając armię zawodową, bez względu na to, czy ona będzie 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, zawsze jest problem prowadzenia dłuższych konfliktów zbrojnych. To jest dobre na krótki konflikt zbrojny. Co prawda obecnie na długie konflikty zbrojne nie należy liczyć, ale jak pokazuje przykład ukraiński, są sytuacje takie, kiedy konflikt zbrojny przeciąga się dłużej niż byśmy chcieli. Czyli jeżeli dobrze pana zrozumiałem, przede wszystkim powinniśmy inwestować w to, żebyśmy mieli tych kilkanaście milionów ludzi, którzy armią, ale będą gotowi chwycić za broń i też dołączyć się do tego wysiłku obronnego, tak? Tak, oczywiście i ten patriotyzm, który obserwujemy w Ukrainie, przydałby się również w Polsce. Panie generale, dziękuję bardzo serdecznie za naszą rozmowę. Naszym gościem był generał Mieczysław Cieniuch. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.